Tak włożę do ręki, bo i tak ja to zjem, to wiecie. No i one są właśnie takim odciśnięciem taką piąstką, patrzcie. Tak i tak, nie? I właśnie takie zapraszamy Was dzisiaj na wspólne jedzenie. Dochodzi pora lunchowa, czyli godzina pierwsza po południu. I właśnie też wybieramy się dzisiaj na nagrywanie nieruchomości. I przy tej okazji chcielibyśmy właśnie zaprezentować Wam takie dość popularne, myślę, że ktoś, kto był w Turcji, to kojarzy, właśnie kotleciki wegańskie. Nie udało mi się tym razem nagrać, jak właśnie Husajn to przygotowywał, dlatego że wstał wczoraj o 7 rano. Jak ja jeszcze spałam, to on wziął się za robotę. Ale dzisiaj właśnie Wam pokażemy, jak to wygląda, z czym to się je. To jest naprawdę coś bardzo dobrego, zwłaszcza na taki, wiecie, gorący dzień, dlatego że jest dzisiaj dość ciepło i właśnie fajnie będzie to zjeść. No, zjemy i lecimy na nieruchomości. To dzisiaj oddaję trochę głos właśnie Husajnowi, żeby Wam to trochę poopowiadał, co to jest. Wegański kotlet, ci köfte. A, ci kufte, no właśnie, ale generalnie te kotlety to są, wiecie, z kaszy bulgur. Ale ta kasza bulgur to nie jest taka jak u nas na przykład w Lidlu, tylko ta kasza bulgur jest taka drobniutka. Ja Wam pokazywałam we vlogu z Bima na przykład, że Turcy mają różny rodzaj ryżu. No to jest wiadome, my też, ale mają różny rodzaj kaszy. I właśnie mają też taką drobną kaszę bulgur. Generalnie przepis jest bardzo prosty, wystarczy do tego blender. Tym razem zrobiliśmy tak dużą, to znaczy Husajn zrobił tak dużą ilość tego cikkufte, że nie zmieściło się w tym takim kielichu właśnie blenderowym, więc blenderował tak ręcznie. No, myślę, że jak znajdziemy tego TikToka, to może tutaj pokażemy tego TikToka, jak to wygląda. Przepis i też powiesz, no słuchajcie, mamy tutaj też taką flaszkę właśnie podejrzaną. To jest sok z granatu. Kupiliśmy też na bazarze, natomiast kiedyś kupiliśmy w takiej, wiecie, plastikowej właśnie w takim plastikowym pojemniku, butelce i był taki mocno słodki, taki gęsty. Ten jest bardziej lejący. No, no to ja zaczynam jeść i właśnie tutaj Husajn już mnie przygotował. Trochę sałaty lodowej, właśnie tego kotlecika. Trochę, słuchajcie, skropił cytryną i właśnie ten nar. No. W Turcji jest dwa inne wersje bulgurze. Bulgurze, tak? Jeden bulgurze dla gotować, wiesz, właśnie... jedzenie, obiad, dla obiad, a drugi dla kotlecie. Bulgur z kotletem bardzo mały. Inne, wiesz, inne bulgurze. I dwa szklanka bulgurze. Bulgur. I dwa szklanka woda, ale nie zimno. Ciepło. Ciepła woda. Wiesz, idzie kawem i potem ja robię trzy łyżka, tak? Spoon. Trzy łyżka z pomidor sosem pomidorowa, ale dwa pomidor sosowe, jeden paprykosowy. Wiesz, co to znaczy. I pół tureckie rbata szklankę oliwki. Oliwa oil. Oliwa oliwki, tak? Tak. I ten pół szklanka granat sosowy. Wieś. Pół szklanka, nie normalna szklanka, mała szklanka tureckie rbata szklanka. I wiesz, w Turcji zawsze we are measuring with the Turkish tea glass, that's why.
Wiecie, bo Turcy zawsze, to też problem właśnie, jak się robi tureckie przepisy, dlatego że u nich szklanka to nie jest ta taka dwusetka, czasami, ale oni wtedy piszą, szklanka tutaj to jest szklanka od herbaty, ta wiecie, taka tak. Mały, taki mały tulipanek. Tak, tak. I jeszcze ja, czarna papryka, czerwona papryka, tak? Pieprz. Pieprz, czarna pieprz, czerwona pieprz, sól, bardzo mały i... tureckie herbata szklanka, albo nie, wiesz, pół lemon i jeszcze pół lemon, ale lemon woda tylko i jeszcze isot, wiesz, to jest ten czarny jest, wiesz, ten czarny isot inne pieprz, jakie pieprz, ale inne. To ja przetłumaczę ten isot, bo nie jestem pewna, co to jest ten isot. Isot bardzo popularnie, jaki pieprz, jaki czarny pieprz, ale jest, wiesz, wygląda bardzo długo. Mm-hmm. Może tutaj zdjęcie, Acia będzie mówi. Pokażę wam zdjęcie, co to jest ten isot, bo ja nie wiem. Tak, tak. Ale Allegro chyba może kupić, wiesz, bardzo popularnie. It's like black pepper actually, but different. You see that it tastes different a little bit. Ja przepraszam, ale jestem tak głodna. Ja też. Dlatego, że od rana większe porządki w kuchni. Później, wiecie, sprzątanie, gotowanie, pranie. No i musimy szybko zjeść i lecimy. Naprawdę bardzo fajne to są kotleciki. To jest, słuchajcie, jedzenie. Tak uniwersalne. Według mnie to jest w ogóle jedzenie, do którego każdy się przekona. Dlatego, że tutaj sobie wymienił, jakie są składniki. To wiecie, pasta z czerwonej papryki, z pomidorów, po prostu przecier. Ten syrop z granatu daje taki niesamowity posmak. Po prostu ja tego tyle używam, że aż tutaj zalałam cały talerz. I to jest bardzo ważne, że owija się właśnie te cikufte w takie właśnie paski lodowej sałaty. Oczywiście możecie również zawinąć to w lawasz i to jest bardzo popularne. Na przykład u nas we wsi jest właśnie taka sieciówka Oses czy coś takiego. Ja wam tu wkleję logo i tam naprawdę bardzo tanio zjecie to cikuftę. I możecie poprosić właśnie, żeby albo podali wam w taką zieloną sałatą, albo zawinęli w lawasz i oni po prostu układają to w lawasz, polewają sosem z granatu, dają nawet jeszcze trochę tej zielonej sałaty i dają takie rolo. I to też właśnie, bo tak jak my dzisiaj przygotowaliśmy, no to jest właśnie bardziej do zjedzenia na stole, tak? W knajpie fajnie, ale czasami właśnie idzie się nad morze, dają wam takie rolo, wiecie, i sobie fajnie zjecie. I jeszcze cebula. Blender. Jeden... cebula i mały garlic, czosnek i jest dwa metody. Pierwszy metod może pół godziny, może miksuje. Albo możecie to przemieszać właśnie rękami. Albo blender. Albo blenderem. I my to słuchajcie do blendera, jak ma sobie taki blender kielichowe, to bardzo fajnie w tym blenderze kielichowym to bzyb tak. I moment i to tak. Jest gotowe. Albo w dużej miejsce właśnie tak w rękawiczkach urobić. Tak. To po prostu wiecie, musicie zrobić taką masę. Tak. I potem gotowy. Wiesz, jeśli chcesz zielony albo lawaś gotować. I a jak to formujesz takie kotleciki? Formujesz? Jakie? No właśnie, jaki bo ja pytam, jak on formuje te kotleciki, dlatego że one są, widzicie, tak uformowane. To po prostu bierzecie ręką, to zazwyczaj właśnie kucharze tureccy tak robią, że właśnie ręką w rękawiczkach biorą trochę tej masy i po prostu tak zaciskają w piąstce. I dlatego te kotleciki, o, tak włożę do ręki, bo i tak ja to zjem, to wiecie. No i one są właśnie takim odciśnięciem taką piąstką, patrzcie. Tak i tak, nie? Właśnie takie kotlety. Ej, naprawdę bardzo dobre, ja to bardzo lubię. To jest takie, powiem wam, szybkie jedzenie, uniwersalne. Jemy to dzisiaj drugi dzień, bo akurat właśnie mamy tak mniej czasu na takie gotowanie. Znaczy my i tak zawsze gotujemy na 2-3 dni, ale jest strasznie gorąco. I fajnie się to je, to jest takie właśnie łatwe, proste, wegańskie,
takie wegetariańskie. Czasem mięsa się nie chce tak jeść, nie? A to jest takie... Bez kalorii, nie ma dużo kalorii. I na początku to jest tak lekkie, że po prostu człowiek trochę czuje, jakby nic nie zjadł, ale po pewnym czasie to, słuchajcie, tak siada i jeszcze tam pęcznieje, że właśnie uczucie sytości jest na długo. Jest to przepyszne, ale jeśli chodzi o sam ten syrop z granatu, to powiem wam, że my przez te wszystkie lata kupowaliśmy w Polsce. One są dostępne i na Allegro, i właśnie w tureckich sklepach, więc generalnie, co wam mogę polecić, przywieźć sobie z Turcji, to właśnie jest taki syrop z granatu. W sklepach jest bardzo dużo tych syropów. Ja, tak jak mówię, mi bardziej smakował ten syrop, który był taki, wiecie, chyba domowy zrobiony, bo był taki, wiecie, gęsty. No ten jest bardziej lejący i po prostu leje mi się po talerzu, ale też naprawdę dobry. Zresztą my tego syropu właśnie z granatu używamy również do sałatek. No to też kiedyś właśnie pokażemy wam, jakie robimy sałatki. Wiesz, jest dwa ciköfte. Ciköfte w Turcji, co to znaczy? Jaki to znaczy? Kotlet bez gotować, tak? Surowy kotlet. Tak, to znaczy. Surowy kotlet, ale jest inna wersja, dwa wersje. Jeden bez mięta, drugi mięta. Z mięsem. Z mięsem, tak. Z mięsem i bez mięsem. Ten bez mięsem, ale jest inna wersja, która jest mięta. Ten smak trochę inny, ale dla mnie ten bardzo dobry. Naprawdę 100% wszystkie polskie ludzie, które jedzenie wegetariańskie, będzie lubię. Naprawdę nie 99%, 100%. Bardzo lubię będzie, wszystkie ludzie będzie lubię. Naprawdę robię w domu i potem poproszę, komentuję, wiesz? Wiecie co, no to kiedyś jeszcze może tak pokażemy właśnie, jak to robimy. Natomiast jest bardzo dużo przepisów na TikToku. Polecam wam bardzo dużo fajnych tureckich kont, bo my sami się tak inspirujemy. I sami w ogóle oglądamy te konta, dlatego że oni super to przygotowują. Bak, bak, bak. Właśnie co jest najlepsze w tych przepisach i to, co mi się chyba najbardziej podoba, że żeby właśnie tutaj ugotować coś z lokalnej kuchni tureckiej, nie potrzebujecie stać przy garach cały dzień. Po prostu to jest tak szybkie, że to jest wszystko takie jednopojemnikowe. Wrzucacie składniki, zamieszacie, zrobicie pyk, pyk, pyk i gotowe. To jest naprawdę takie jedzenie, które każdemu spasuje, więc koniecznie spróbujcie, dlatego że to albo pójdziecie do jakiejś sieciówki, albo właśnie do jakiejś knajpki. Bardzo często stoją w ogóle takie, na przykład w Didim są właśnie na ulicy i oni to tak na gotowo przygotowują. Kosztuje to naprawdę niewiele. Ile to może kosztować w OSES? 80-100. Taka porcja, wiecie, takiego właśnie, co oni zawijają w lawarz albo coś, 80-100 lir. To jest jakieś 10-12 zł, więc naprawdę niewiele, a to jest właśnie takie leciutkie, bardzo jest smaczne. Restauracja tylko 150 gram jest, ten kotlet, ale dla 2-3 zł ja robię 2 kilo w domu. I ten bardzo mały, 2 zł ten zielony i wiesz. Dwa dni to masz duże jedzenie. Właśnie często nawiązujemy do tego, że zmieniliśmy dość dietę właśnie, żeby jeść bardziej zdrowo. I Husajn mówi, że 2-3 zł on ma tyle jedzenia. Rzeczywiście kasza bulgur jest strasznie tania w Turcji. Tam pokazywałam wam ostatnio w BIM-ie 18 lir za kilogram. To tu, słuchajcie, kilograma nie wykorzystacie. Jest żarcia tyle, jest to przepyszne, jest to naprawdę takie, wiecie, świeże, chrupkie, lekkie, dobrze się człowiek po tym czuje, no. I ten granat sos bardzo zdrowy, nie tylko bardzo zdrowy, bardzo dobry, trochę słodki, ale dla ryba najpopularsze. Ryba, to wszystkie sałaty, kiedy robię sałata, zawsze do ryby. Nie, dekiem potem salat osadzi z ryby. No, to słuchajcie, tyle. To jeszcze trochę zjemy, trochę was zagadaliśmy, wklejamy tego TikToka. No i jeszcze właśnie trochę pojemy i lecimy.
Dajcie znać, czy ktoś z Was jadł to cikówkę. Na pewno osoby, które były w Turcji, to już to znają. Zresztą wydaje mi się, że bardzo teraz popularne jest odżywianie się typu jakieś wegetariańskie, wegańskie. No to na pewno te przepisy właśnie kuchni tureckiej krążą gdzieś po internecie. Na pewno na to trafiliście. Także słuchajcie, to jest takie proste, że można to spokojnie jeść w Polsce na co dzień. Ja bardzo lubię. Jestem niegłodny teraz. Na zdrowie, na budowie. Miniaturka zrobiona. Ja zrobiłam taki barłok na talerzu, bo mówię Wam, że ten sos, właśnie muszę sobie polać, on jest taki bardzo lejący. Patrzcie. No, także trzeba z nim bardzo uważać. Ale wiesz, ten zielony iceberg, bardzo dobry. Dla Was, wiesz, nie bardzo zdrowy, ale ten zielony. Jaki lawaś, wiesz? It is feeding a lot. Naprawdę.